Pani marszałek, panie i panowie posłowie, panie prezesie, strategią rządu na walkę z recesją nie może być obrażanie ludzi. Firmy informują dziś o planowanych zwolnieniach. Po nowym roku ludzie mogą masowo zacząć tracić pracę. Roztrwoniliście pieniądze z Funduszu Pracy w czasach dobrobytu i dzisiaj nie macie jak przeciwdziałać recesji. Tak, panie prezesie, jest pan winny przeprosiny nie tylko kobietom, ale całemu szeregowi Polek i Polaków, które pan w trakcie swoich objazdów obraża. Nie rozumie pan tego, że to właśnie dzieli Polaków, że to jest kontrskuteczne? Myśli pan, że tak scementuje pan swój twardy elektorat, obrażając przy tym całą Polskę? Zacznijcie zastanawiać się, jak ratować rynek pracy, jak ratować gospodarkę, a nie odwracajcie od tego po prostu uwagę. Strategia rządu nie może polegać na tym, że prezes jeździ po kraju i obraża ludzi. Dziękuję bardzo, pani poseł, proszę bardzo.